Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mam dla Was dwie ciekawe informacje. Po pierwsze start nowego serwera europejskiego trzeciego, który będzie miał miejsce już za tydzień, 14 kwietnia o godzinie 16. Dzisiaj oficjalnie nam to zapowiedzieli, dla mnie dzisiaj, dla Was wczoraj, dlatego, że ja to nagrałem w ogóle bardzo późno. Jest piątek, godzina 22, ja dopiero niedawno wróciłem do domu. Wziąłem prysznic, co pewnie widać po mojej głowie, no i stwierdziłem, że trzeba Wam to nagrać. Więc tak, pierwsza informacja to nowy serwer, natomiast druga, która pewnie Was bardziej ciekawi, to konkurs, dlatego, że w czwartek wieczorem dostałem informację, ile z Was, ile generalnie osób użyło kodu w marcu, tego mojego kodu twórcy, którego możecie używać na oficjalnym sklepie Shake'sa, no i oczywiście przychodzę do Was również z konkursikiem, z tej okazji właśnie za marzec, do czego zaraz przejdę. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, dlatego, że jeżeli będziecie używać kodzików regularnie, to oczywiście moje konkursy również będą regularnie co miesiąc. No i piszcie w komentarzu, a to może zaraz do tego przejdziemy, bo to na potrzeby konkursu będzie. No i oczywiście wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Mogę być troszeczkę przymulony już na tym filmie, a może nie być tyle energii, mogę coś tam źle powiedzieć, ale no nagrywam to dość późno i dość na szybko, tak jak już powiedziałem. Dobrze, przechodzimy sobie na początku do nowego serwera dokładnie tak, dzisiaj o godzinie 13 już dostaliśmy oficjalną informację że nowy serwer europejski trzeci startuje, jak możemy przeczytać wiadomości w gierce w piątek 14 kwietnia, czyli za tydzień o godzinie 16 będzie ten start natomiast postać będzie można tworzyć już w poniedziałek, już 10 kwietnia, z tego co wiem tutaj nie ma tej informacji w gierce natomiast tam na jakichś discordach i tak dalej, dali nam informację, że od godziny 10 już będzie można tworzyć postać, wystartuje tak zwany na prerejestracja, no i będzie po prostu można sobie swoją nazwę zaklepać, żeby nikt inny nam jej nie zajął. Co odnośnie tego serwera? Jakie możecie mieć pytania? Po pierwsze, czy będzie ode mnie niespodzianka na start serwera? Będzie i pewnie informacja o niej wleci no równo ze startem serwera, czyli 14 kwietnia o godzinie 16. Warto być na Discordzie, bo tam na pewno ta informacja będzie. Film nie zawsze dam radę nagrać, chociaż póki co mi się nie zdarzyło Wam nie nagrać o jakieś niespodziance, natomiast najlepiej być na Discordzie, więc niespodzianka ode mnie będzie. Jeżeli chodzi o to, co ja myślę o tym serwerze myślę bardzo podobnie co do EU2 na pewno trafią się trafi się tam kilku wariatów, którzy będą grzybić, będą lecieć po topkę natomiast myślę, że serwer będzie dość tani, jeżeli ktoś będzie chciał w miarę tanim kosztem sobie tą topkę wbić, to myślę, że to będzie dobry serwer jeżeli chodzi o moje plany w ogóle EU4 będzie podobny, tu od razu powiem, myślę, że na EU5 się szykuje już tak naprawdę duża liczba osób, które będą mocno grzybiły w tym my oczywiście na EU5 też sobie ciśniemy, więc no, no te serwery to jest taki troszeczkę przestu, jeżeli chodzi o ten poziom, ale jeżeli komuś nie zależy na numerze, jeżeli ktoś chce, tak jak wspomniałem, tanim kosztem wbić topkę, to myślę, że ten serwerek będzie jak najbardziej odpowiedni. Więc to ja o tym serwerze sądzę. Natomiast, jakie są moje plany na ten serwer? Są troszeczkę ciekawsze, dlatego że planuję zrobić Gildię dla widzów. Dokładnie już jak ktoś tam śledzi mnie na Twitchu, na streamkach, to wiedział o tym. Będę chciał zrobić Gildię dla widzów. Gildia dla widzów będzie to totalnie for fun, tutaj w ogóle co do mojej gry ja będę grał berserkiem ale to będzie również postać totalnie for fun. na jakieś tam streamy coś tam poklikać, bez żadnej napinki, bez żadnej walki o topkę bez żadnej nowej serii, tak jak powiedziałem kolejna seria na tryhardzie będzie na eu5 więc to będzie tylko czysto for fun jeżeli chodzi o moją postać no i właśnie będę chciał zrobić gidię dla widzów, którą już wam obiecałem dawno temu ale jakoś się nie składało, jakoś tak wiecie wychodziło, że po prostu no albo ja nie miałem czasu, albo no, coś tam innego się działo i te gildie dla widzów nie wychodziły, tutaj planuję takową zrobić, jaki jest problem problem jest taki, że nie wiem czy za tydzień w piątek jeszcze teraz w tym momencie, nie wiem czy będę mógł odpalić streamy o godzinie 16, czy będę po prostu w domu bo będę chciał ludzi do tej gildii dodać właśnie ze streama, na streamie po prostu pierwszeństwo będą miały subiki wiadomo, no ale też osoby, które będą chciały z nami pograć for fun i tak dalej również będą dodawane, no bo tyle subów na pewno się nie uzbiera, żeby tutaj sobie poklikać. Więc no najlepiej by to było zrobić od razu na starcie, wiadomo, żeby tą gildię skompletować. no a jeżeli mi się nie uda, to może dopiero o 18 bym tego streama w piątek za tydzień odpalił co już będzie troszeczkę gorsze, ale postaram się o 16, to tam jeszcze będę informował na spokojnie. Jakie są wymagania tej gildii? Jedynie aktywność nie ma żadnych wymagań, nie ma dosłownie nic, nie ma żadnych wymogów ulepsze Jakiejś salki, nic takiego. Jedyne to to, żeby sobie pograć razem z widzami w fajnej atmosferze i po prostu no pobawić się, generalnie się pobawić, więc tu od razu zaznaczam po pierwsze, jeżeli ktoś planuje wydać więcej pieniążków na ten serwer i na swoją postać, może lepiej le, może lepszym pomysłem byłoby po prostu znalezienie sobie gildii, która będzie walczyła o topkę. Żebyśmy nie podcinali skrzydeł takiej osobie, no bo jednak wiadomo, mocna gildia jest bardzo ważna na starcie nowego serwera, więc no może nie dla takich osób. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał grać z nami, ale będzie i będzie grzybił, ale będzie się, nie wiem, liczył z tym, że gildia go będzie ograniczać, to również zapraszam, nie ma z tym problemu, ale jednak sugerowałbym, jak jesteś moim widzem i chciałbyś pograć, ale będziesz tu ładował więcej kaski, sugerowałbym znaleźć sobie lepszą gildię, bo tak jak mówię, tutaj nie będę stawiał żadnych wymagań. Taki był zamysł tej gildii, czysto for fun, czysto razem pograć. Jedynie jak ktoś będzie miał, wiadomo, 2-3 dni nieaktywności, to będę podmieniał. No ale tyle, nie? Żadnych wymagań grzybkowych, mogą być gracze free to play, żadnych pakietów, nic z tych rzeczy. Tu od razu powiem: Gildia stricte for fun, bez żadnej napinki. No i chyba tyle, nie? Chyba to jest jasne. Oczywiście, jak ktoś będzie chciał kupić pierwszy pakiecik, potem pakiecik drugi albo coś takiego, to nie zabraniam, wiadomo, będzie spoko, ale nie jest to żaden wymóg. Tutaj powtarzam: Gildia stricte for fun dla widzów, żeby sobie razem poklikać, jak komuś, to już chyba mówiłem, ale mówię, jest późno. jak komuś wybiją 2-3 dni nieaktywności, to wtedy podmieniam, ale to jest jedyny wymóg, żeby po prostu grać sobie aktywnie, no bo po co ktoś, kto ma awka, powiedzmy, nie wbija na konto, ma zajmować slota komuś, kto chciałby z nami pograć, więc takowa gildia na 99% się pojawi, no i co? Co mogę tutaj więcej dodać? Oczywiście co do startu tego serwera, jeżeli ktoś planuje yy, kupać grzybki, planuje jakoś bardzo grzybić to po założeniu konta w yy, poniedziałek o godzinie 10, jak już to konto będzie mógł założyć yy, pojawi się ta prerejestracja, yy, to już prawdopodobnie będzie tutaj miał dostęp do ustawień, jak dobrze pamiętam i do tej zakładki konto w tej zakładce konto macie ID swojej postaci, którym możecie zalogować się na stronkę home.syfygame.net jak ktoś będzie kupał grzybki, jakieś tam pakiety i tak dalej, polecam korzystać z tej stronki, dlatego, że po pierwsze grzybki są tam taniej niż na jakichś przeglądarkach niż na jakichś tam y, aplikacjach mobilnych i tak dalej no a po drugie jak wpisujecie kod twórcy, jaki macie tutaj na banerku na górze neutral, y, to również mnie bezpośrednio wspieracie, bo ja to co wy zapłacicie za grzybki płacicie tyle samo co zawsze, a ja z tego część dostaję jak używacie mojego kodu więc jak ktoś planuje jakoś bardziej tryhardować, planuje kupać pakiety na tym serwerze i tak dalej, y, to będę Oczywiście, bardzo wdzięczny tutaj muszę to dodać, no bo z tym się też wiąże w ogóle drugi temat odcinka, czyli konkurs, ale to do tego zaraz przejdę. Więc, no mówię, będzie mi miło, jak będziecie po prostu tego kodziku używać, nawet na same pakieciki. To też nie jest dużo, ale zawsze coś tam pomożecie, za co mówię bardzo dziękuję. No i co tu powinienem jeszcze dodać? Chyba tyle, chyba generalnie tyle. Jeżeli założycie postać podczas prerejestracji i potwierdzicie tą postać od razu, to dostaniecie 25 grzybków zamiast tylko 10. Jak zakładacie nową postać, to macie 15 grzybów na koncie. Jak, założycie, jak potem sobie potwierdzicie to konto, to dostajecie 10 grzybków, czyli łącznie macie 25. Natomiast podczas prerejestracji, jak to zrobicie, to macie łącznie 15 plus 25, 40 grzybów, więc już tych grzybków więcej na start dostajecie. No i mówię, Gildia dla widzów, Gildia raczej będzie kle ona na streamkach, żadnego odcinka raczej z tego serwera nie będę nagrywał tak myślę, no bo mówię, stricte for fun, bez żadnej napinki, bez żadnego tryhardowania bez pokazywania wam jakiegoś let's playu na najwyższym poziomie, na to jeszcze przyjdzie czas, EU5 tak jak już powiedziałem, także na spokojnie do wszystkiego sobie dojdziemy i chyba tyle, chyba tyle jeżeli chodzi o serwer możecie pisać w komentarzach jakie wy macie plany na ten serwer, kim planujecie grać i tak dalej, no a my może teraz płynnie przejdziemy do drugiego tematu, czy czyli do konkursu tak jak już wam powiedziałem dla mnie wczoraj, dla was przedwczoraj pewnie dostałem informację, ile użyliście kodów razy za marzec i ile ja z tego bezpośrednio dostałem liczby wam nie mogę powiedzieć, ale no, liczba jest duża, liczba jest jeszcze większa niż w poprzedniej sytuacji, czyli w poprzednim miesiącu, tam w lutym, no ale to było do przewidzenia. W lutym był tylko ostatni tydzień, kiedy ten sklep wystartował, no a w marcu był pełen miesiąc, oprócz tego na początku była wyprzedaż zimowa. Gdzie kupowaliście te, kupowaliście te pakiety, no i teraz, jeszcze pod koniec, była promocja i start legendarnego lochu. To też sporo osób te pakieciki pokupowało. Więc tak to ogólnie wygląda. Użyliście bardzo dużo razy tego kodu, za co oczywiście po raz kolejny ślicznie dziękuję. Bardzo mi jest miło. Nieważne, czy, czy kupiliście pakiet za dwie dyszki, czy kupiliście najdroższy za czterystówki, jest mi po prostu miło i każdemu dziękuję. I w ramach właśnie podziękowań, kolejny konkurs. Tak jak powiedziałem, jeżeli będzie, będziecie regularnie co miesiąc używać tego kodu, właśnie na tej stronce z Banerka i będziecie mi tam wysyłać screenki i tak dalej, to ja co miesiąc będę robił konkursy. Czasem mniejsze, czyli tak jak Ostatnio było 200 PSC, czasem większe czyli 400 PSC, jak w przypadku tego konkursu, który właśnie zapowiadam. Więc mówię, dostałem tą informację i od razu chcę Wam zrobić ten konkurs. Jakie są zasady konkursu? Pula konkursu jest ogólnie 400 zł. 400 zł postanowiłem przeznaczyć na ten konkurs i standardowo podzielimy sobie na dwa tą pulę. Co trzeba zrobić, aby wygrać pierwsze PSC 200 zł? Po pierwsze, oczywiście zasubskrybować kanał, żeby być widzem tego kanału. Po drugie musicie... Zostawić kciuka w górę pod tym filmem, żeby fajną ilość tutaj zrobić. No a po trzecie, musicie oczywiście napisać komentarz. I co w tym komentarzu? W komentarzu najlepiej jakiś kontakt do Was, byleby to nie był mail. Dlatego że nauczyłem się na błędach. Ostatnio Was prosiłem, żebyście podawali maile, żebym ja się mógł ze zwycięzcą skontaktować. No ale niestety, YouTube ma jakiegoś takiego automatyczny filtr, coś takiego, że te maile, jak wykryje, że ktoś poda maila w komentarzu, to ten komentarz od razu usuwa. Więc to był mój błąd, nie wiedziałem. Że coś takiego jest. Także teraz po prostu albo jakiegoś Discorda, albo jakiegoś Instagrama, no nie wiem, no coś byle nie maila, coś do kontaktu po prostu z wami, że jak daną osobę wylosuje dany komentarz, to po prostu żebym miał jak przesłać tą nagrodę. No i tyle, więc w skrócie: subskrypcja kanału, kciuł w górę pod tym filmem, i w komentarzu jakaś forma kontaktu do was, byleby to nie był adres e-mail. I to będzie pierwsze 200 PSC, które wylosujemy sobie pewnie jakoś za tydzień, bo gdzieś za tydzień. I myślę, że będzie rozstrzygnięcie tego konkursu. Co z drugą pulą, czyli co z drugim 200 PSC? Już Wam tutaj pokazuję, drugie PSC 200 zł trafi do, do kogoś z osób, które wysyłały mi screeny jak jako takie potwierdzenie, że tam używały mojego kodu w tym sklepie shakesowym. No i właśnie, jeżeli o to chodzi, to jak widzicie, w tym momencie mam taką listę. Wiem, że ją może nie do końca dobrze widać, dlatego że bardzo dużo osób od ostatniego rozstrzygnięcia się nazbierało na tej liście jak widzicie w tym momencie 73 osoby no i każda osoba ma tak jakby swój numerek, która wysłała mi screena Nieważne czy wysłała na Discordzie, czy wysłała na Instagramie, czy na mailu, ja to wszystko wstawiam na kanał Kodzik Twórcy na moim Discordzie i stąd również sobie przepisuję osoby i one lecą do mojego notatnika. No i właśnie, każdy dostał, jak widzicie, swój numerek i po prostu wiadomo, teraz jeszcze można do mnie te screeny wysyłać tutaj to będę dopisywał do tego notatnika no i za około tydzień zrobimy sobie wejdziemy sobie na stronę random number, number generator wstawię numerki od 1 do tam ile będzie osób które mi wysłały te screeny no i y, zrobimy losowanie jakaś tam losowa osoba wygra i po prostu z nią się również skontaktuje więc tak to w skrócie będzie wyglądać, y, no i tak y, no i tyle, nie? tyle z zasad, więc mówię, jeżeli ktoś mi wysyłał screeny w dalszym ciągu je można wysyłać w ogóle konkursy będą co miesiąc, tak jak już powiedziałem, jeżeli będziecie regularnie używać tych kodów i wysyłać mi te screeny jeżeli ta liczba użyć będzie duża y, na, tym, na tej stronce shakesowej na tym sklepie internetowym bardziej, y, to po prostu ja co miesiąc będę robił mniejsze lub większe, większe konkursy, więc można te screeny do mnie na bieżąco wysyłać, ja to wszystko dodaję. Jakie są zasady z tymi screenami? Do momentu wypisania zwycięzców, czyli do momentu po prostu rozstrzygnięcia konkursu, ja każdego screena dodaję, potem robimy losowanie, ja ogłaszam na tym kanale kodzik twórcy, kto wygrał na Discordzie i później dalej dodaję screeny i te kolejne screeny będą brały udział w kolejnym losowaniu. One będą tak jak już chyba powiedziałem trz ze trzy razy średnio, razy na miesiąc, więc po prostu, no, takie są zasady. Nie jest to dokładnie, że jak ktoś mi wyśle, powiedzmy w kwietniu, to już bierze udział w, za kwiecień, powiedzmy, w konkursie. Tylko to jest do momentu rozstrzygnięcia. Potem wypisuję dwóch zwycięzców, właśnie jednego z tego, z tych osób, które mi wysłały kod, drugiego z komentarzy, i pod tym moim postem o zwycięzcach kolejne screeny biorą, biorą udział w kolejnym losowaniu. Tak to wygląda. No, więc mówię, jak osoba mi wysłała screena z dowodem, gdzie tam pokazał że wpisała ten kod i tak dalej, to ma tak jakby podwójną szansę, bo może sobie wziąć udział i w komentarzu, i również będzie brała udział w tym losowaniu no z tej listy, którą teraz widzicie. Teraz jest jeszcze promocja, będzie trwała do poniedziałku, jak się nie mylę, więc jeszcze można do mnie podsyłać. Jeszcze będziecie brali w tym na, na 200 psc, a łącznie na 400 konkursie udział. Kiedy będzie rozstrzygnięcie? Ten film leci w sobotę, więc myślę, że dam wam około tygodnia, żeby każdy na pewno zobaczył ten film i po prostu wziął udział. I rozstrzygnięcie chyba sobie zrobimy właśnie na streamku w kolejną sobotę, czyli jakoś tak plus minus za tydzień. Na początku streama zrobię losowanie, żeby to było na żywo, żeby nie było wątpliwości, ogłoszę zwycięzców, ze zwycięzcami się skontaktuję, zamkniemy ten konkurs i będziemy potem już zbierać screeny do kolejnego konkursu, który będzie pewnie w maju. Więc mówię, no osoby, które mi wysłały screena mają tak jakby dwie szanse na to PSC, bo i z komentarzy i z tego losowania, z tej listy, którą widzicie, no jak ktoś mi nie wysyłał screena, to ma szansę tylko z komentarzy. Tak to wygląda, no i screeny można ciągle podsyłać, już się powtarzają chyba, ale jest późno sorki. Dobrze, więc chyba tyle, chyba wszystko odnośnie konkursu, wszystkie informacje Wam powiedziałem. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, to można się do mnie odezwać na Discordzie, na mailu, na Instagramie, w komentarzu, ja będę się starał każdemu odpisywać, ale chyba wszystko powiedziałem. Łączna pula 400 zł, dla jednej grupy osób 200, dla drugiej 200, no myślę, że tutaj nie ma co dodawać wszystko, wszystko z mojej strony chyba długi ten film się zrobił, miał być krótki ja wam oczywiście ślicznie dziękuję każdemu z osobna, kto użył tego kodziku na tej stronie sheiksowej. w dalszym ciągu widzę komentarze, że nie wiecie czy to jest legit, czy coś, no macie tyle screenów u mnie na discordzie, na tym kanale kodzik twórcy, gdzie ludzie używają kupują te grzyby i wszystko im działa nie ma żadnego skamu, to jest strona, która pochodzi oficjalnie od twórców, założona przez nich, więc no nie ma absolutnie problemu z tą stronką i wszystko wam dojdzie fajnie na Konto. Tutaj też mowa do osób, które na przykład na EU3 będą startować. Więc mówię, ślicznie Wam dziękuję. Nieważne, czy kupiliście najdroższy pakiet, czy najtańszy, każdą pomoc doceniam i po prostu myślę, że będziemy tak sobie lecieć dalej, bo jestem Wam giga, giga wdzięczny. Ale to już mówiłem w tym filmie, co był miesiąc temu konkursowym, i już się nie będę powtarzał. Pewnie to wiecie, już no, nie będę powielał po prostu. Dziękuję po prostu pięknie każdemu, kto skorzystał z Kodziku. A jak ktoś ma jeszcze wątpliwości, i czy korzystać z tej strony, czy nie, to zapewniam, że wszystko jest ok. Dobrze, ja Wam pięknie dziękuję. Subskrybujcie oczywiście z dzwonem, żeby nie przegapić kolejnego y, konkursu i ogólnie jakichś tam, nie wiem, kodów czy czegokolwiek, po prostu, żeby nie przegapiać takich rzeczy. Zostawiajcie kciuka w górę pod tym filmem. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie również. No co wam mogę powiedzieć? No te komentarze piszcie, co już powiedziałem. Chyba wszystko, już nie będziemy tu przedłużać. Dzięki ślicznie za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.